Niech cała negatywna energia rozstąpi się w tymie. Wszystko, co nie dla nas, wszystko, co przeciwko nam, wszystko, co nie od Boga, niech rozstąpi się w tymie. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora. Witam dziś w szczególności moje cudowne strzelczyki. Kochani, wybaczcie, że tak długo musieliście oczekiwać na to czytanie. Dużo się ostatnio dzieje w moim życiu, mam bardzo dużo pracy i no, nie zawsze znajdę czas na to, aby przysiąść tutaj do tych czytań, kochani. Dużo też prywatnych sesji, spotkań mam i tak dalej, także naprawdę ciężko czasami to ogarnąć czasowo. W każdym bądź razie jestem już dzisiaj tutaj właśnie dla Was. Zobaczymy, co na ten moment jest dla Was najważniejsze, tak? Co powinniście wiedzieć? Zobaczymy sobie, jak wyglądają następne 3 miesiące, w jaki sposób się tu przygotować, co tu może Was spotkać, w jaki sposób sobie z tym poradzić, tak? Zobaczymy najważniejsze wskazówki i porady dla naszego strzelca w Słońcu, Księżycu, ascendent, tak? W jakie umiejscowienie, jeśli macie również na przykład w węźle księżycowym, również mogą te czytania z Wami rezonować. Bardzo możliwe, że również gdzieś po prostu sami rezonujecie z jakimś strzelczykiem i te wiadomości mogą okazać się dla Was bardzo ważne. Jeśli jesteście tu z nami pierwszy raz, zachęcam Was, kochani, do kliknięcia w subskrypcję tego kanału, dzwoneczek powiadomień, aby nas nie zgubić, dzięki czemu za każdym razem, kiedy coś tutaj opublikuję, otrzymacie o tym powiadomienie. Zacznijmy, kochani, od początku, tak? Czyli to, co jest na ten moment, na tą chwilę dla Was najważniejsze, o czym powinniście wiedzieć. Pięknie, czyli widzimy już na sam początek, na dzień dobry, ogromna transformacja, widać, że przeobraża się w Was coś, coś się w Was zmienia. Bardzo możliwe, że przez długi czas czuliście się w jakiś sposób osaczeni, czuliście się może oceniani, czuliście się przytłoczeni przez opinię lub ocenę innych osób, które znajdowały się w Waszym otoczeniu. Bardzo możliwe, że właśnie wyrywacie się ze szponów czegoś negatywnego. Odczuwam tutaj taką trudną energię, jakbyście się regenerowali po jakichś trudnych doświadczeniach, gdzie nie możecie zrozumieć nieczystych intencji innych osób, tak? Bardzo możliwe, że nie macie już po prostu siły do tego, nie macie już cierpliwości, nie macie już po prostu chęci walczyć dalej o pewne rzeczy. Skończyła Wam się cierpliwość i nadzieja na to, że cokolwiek może się zmienić w tej sytuacji, dlatego gdzieś w jakiś sposób się tutaj odsuwacie od pewnych rzeczy i przestajecie dawać sobą dyrygować, tak? Widać, że prawdopodobnie jest ktoś w Waszym otoczeniu, może to być bliska Wam osoba, która w jakiś sposób cały czas stara się być może krytykować pewne rzeczy, pewne Wasze wybory życiowe, być może ocenia Was i być może nie tylko pokazuje to Wam lub Waszym najbliższym osobom, ale tak jakby robi z tego furorę, tak? Tak jakby idzie coś dalej w świat. Bardzo możliwe, że to jest ktoś bliski Wam. Ktoś, wiecie, że długo już prawdopodobnie straciliście, czy dużo straciliście, przebywając w towarzystwie tej osoby. Być może, tak, zdecydowanie ponownie mi się pokazuje ta czysta energia. Nie rozumiecie, Wy nie rezonujecie na tej samej frekwencji, kochani. Gdzieś tutaj coś się pozmieniało. Bardzo możliwe, że od dłuższego czasu czuliście, że jednak Wasze ścieżki się rozchodzą. Bardzo duży wpływ zaczęło to na Was gdzieś mieć i prawdopodobnie w jakiś sposób tą osobę raziło Wasze światło, Wasza czystość, Wasze czyste serce, Wasza dobroć. Ta osoba chciała w jakiś sposób Wami kontrolować, Waszą osobą, abyście byli postrzegani negatywnie. Jest tutaj ktoś w Waszym otoczeniu, kto jest bardzo jest przywiązany do tego, co myślą inni, co mówią inne osoby. Bardzo ważne dla tych osób są być może tutaj opinie przede wszystkim, tak? I tak jakby ktoś tu robi wiele rzeczy na pokaz. Wiele rzeczy po to, aby się gdzieś tam wykazać, pokazać. Jeśli Ty mnie nie zaakceptujesz, to ja sobie znajdę kogoś innego. Nie myśląc o tym, żeby tutaj pewne na przykład rzeczy, konflikty lub sytuacje w jakiś sposób starać się rozwiązać, jest tu pogłębianie jakiejś karmy lub czegoś trudnego. Także
No wy prawdopodobnie dostrzegliście tu pewne rzeczy, dlatego w was jest ta ogromna przemiana, bo w was się coś przebudziło. Rozumiecie, że to nie ma sensu, że to tak nie działa, tak? Że tylko i wyłącznie właśnie to, co dobre w was, jest w stanie wznieść was wyżej, tak? Wznieść was tam, gdzie faktycznie się wybieracie, tak? Dobrze, zobaczmy sobie obszar życia uczuciowego. No tutaj mogą się pokazać jakieś nowe początki, tak? Widzimy, mamy tutaj nowe początki. Dla niektórych może to być nowa relacja. Zdecydowanie, kochani, mamy miłość, tak? W sprawach uczuciowych. Nowe początki, miłość oraz po prostu pokaż, kim jesteś w rzeczywistości. Musisz uwolnić tak jakby swoje wewnętrzne światło. Bardzo możliwe, że był ktoś w waszym otoczeniu. Nie wiem, czy ta osoba jeszcze jest w waszym otoczeniu, bo odczuwam, jakby tutaj w jakiś sposób były już postawione pewne granice. W każdym bądź razie jest tutaj ktoś, kto również bardzo mocno angażuje się właśnie w wasze życie emocjonalne. Bardzo mocno, duży ma negatywny wpływ na wasze życie, na nowe początki, na miłość w waszym życiu, na to, jak wam się powodzi w życiu. Jakaś osoba z zewnątrz, która wprowadza zamęt, która wprowadza rozproszenie pewnego rodzaju lub krytykuje, tak jak mówię, gdzieś wasze wybory, decyzje, stara się pokazać, że czegoś nie możecie sami zrobić, że czegoś nie możecie osiągnąć, że coś robicie nie tak. I tak jak mówię, to może mieć również jakiś wpływ na to, jak się otwieracie na nowych ludzi, na nowe relacje, na nowe doświadczenia. Bardzo możliwe, że tracicie wiarę po prostu w pewne ludzi, pewne rzeczy. Tracicie wiarę, że pewne rzeczy mogą się poukładać tak, jak należy, tak? Bo tutaj prawdopodobnie zostaliście zranieni przez kogoś bliskiego wam lub ktoś bliski waszemu sercu, tak? Jest to jakaś ważna dla was osoba, która bardzo możliwe, że gdzieś dojrzewaliście w pobliżu tej osoby. Wewnętrzne dziecko, co może mówić o rodzeństwie, co może mówić o rodzicach, co może mówić o dzieciach, o kimś bliskim, z kim macie bardzo długo czasu z nimi spędziliście, z tą osobą. Może to być też przyjaciółka, tak, którą znacie od lat i ma na was negatywny wpływ. W jaki sposób zazdrości wam być może czegoś, jakiejś relacji lub czegoś, co macie w swoim życiu. Ta osoba prawdopodobnie to straciła lub tego nie ma lub chciałaby to mieć. I w jakiś negatywny sposób może mieć to właśnie wpływ na wasze życie emocjonalne, życie uczuciowe, tak jakby ktoś chciał odebrać wam pewne szczęście, które wy macie, a ta osoba na przykład nie potrafiła takiego szczęścia utrzymać w swoim życiu poprzez swoje zachowanie, poprzez swoje złe decyzje, poprzez być może brak równowagi lub wyrozumiałości lub przez brak po prostu zmiany w swoim życiu, brak tej transformacji, która jest każdemu z nas potrzebna. Bardzo możliwe, że jest ktoś w waszym otoczeniu, kto po prostu cały czas szuka problemu we wszystkich dookoła i nie widzą problemu w sobie. Cały czas widzą tak jakby oni byli ofiarą, a gdzieś tutaj wszyscy dookoła ranią tą osobę, tak? No i tutaj widać, że prawdopodobnie w jakiś sposób wy odsuwacie się od tego, zaczynacie manifestować do swojego życia to, czego pragniecie. Bardzo ważne, kochani, ale mam ciary, mam taką gęsią skórę po prostu, że coś niesamowitego. Bardzo ważne jest to, żeby skupić się na tym, co chcecie zamanifestować do swojego życia. Ale zaczynam się wzruszać, o Boże. Ale mam gęsią skórę, no niesamowite. No jest tutaj coś nowego, kochani, zdecydowanie. Widać, że bardzo możliwe, że w takich momentach smutku uciekacie się do czegoś, co dla was nie jest dobre. Coś, co nie jest zdrowe, coś, co może być jakiegoś rodzaju używką, nałogiem, złym przekonaniem, samokrytyką, brakiem nadziei, zaufania. Jest tutaj tak jakby jakaś taka negatywna emocja, która odbiera wam możliwość, aby otworzyć się na to nowe spotkanie, na tą nową osobę. Być może przejechaliście się wielokrotnie i jest tutaj w was strach, tak? Prawdopodobnie tutaj jest mowa o singlach. Na ten moment tak mi się to pokazuje, że gdzieś tutaj w jakiś sposób być może nie macie w sobie na tyle odwagi, aby otworzyć się na jakąś nową relację. Jest tutaj taki brak pewności siebie, który właśnie to jest jakieś wpływy z przeszłości, które w jakiś sposób was hamują przed otwarciem się, tak? Przed otworzeniem swojego serca ponownie na nowe uczucia, na nową miłość, na coś, na takie uniesienie serca, tak?
Dobrze, zobaczmy, kochani, dalej. Widać, że tu w emocjach zdecydowanie coś nowego się pokazuje. Bardzo możliwe, że ma to pewien związek z tą Waszą transformacją, z tą metamorfozą, to, co się w tej chwili zadziewa w Waszym życiu. Bo Wy się, kochani, zmieniacie na ten moment. Tak jakbyście wchodzili w inną czasoprzestrzeń w swoim życiu. Coś się zakończa i coś nowego się zaczyna dla Was. Sprawy zawodowe. Jak tutaj wygląda sytuacja? No coś odpuszczacie, coś pozostawiacie, prawdopodobnie coś, co było związane z przeszłością, wow. Tak, bardzo możliwe, że pewne braki, które tutaj w Was były, jakieś poczucie odrzucenia, braku akceptacji, niepewności, tak jak wspomniałam, jakieś Wasze strachy z przeszłości, o to również ma ogromny wpływ właśnie na Waszą pracę, na brak pewności siebie, na rzeczy, którymi się zajmujecie na co dzień lub nie zajmujecie się, dlatego że nie ufacie w to, że możecie pewne rzeczy wykonywać. Jest tutaj dużo lęku, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Coś, co jest związane z przeszłością, powstrzymuje Was przed tym, aby pójść po to, co jest dla Was. Boicie się braku akceptacji, boicie się osądu, odrzucenia, co ludzie pomyślą. Prawdopodobnie macie jakieś negatywne doświadczenia z przeszłości, które właśnie spowodowały, że boicie się tak jakby nawet spojrzeć w przeszłość, aby przerobić to, co należy, by móc ruszyć naprzód. Bardzo możliwe, że odpuszczacie to. Dla niektórych z Was może być tutaj mowa o zmianie pracy, mowa o zmianie stosunku do miejsca pracy lub zmianie otoczenia. Wybieracie tutaj jakąś nową ścieżkę, coś postanawiacie tutaj zmienić, być może jakieś nowe pasje, jakieś nowe hobby. Zajmujecie się czymś, co pomoże wypełnić właśnie tą pustkę i czymś, co pomoże Wam poczuć tą wartość siebie. Aby, wiecie, najważniejsze jest to, aby, kochani, nie czuć się ofiarą. Dla niektórych z Was czuję, że byliście źle potraktowani w miejscach, w których pracowaliście dotychczas być może. Być może nie do końca czuliście się akceptowani lub nie do końca może czuliście się częścią grupy osób, z którymi współpracowaliście. Być może nie do końca czuliście, że pasujecie do tej grupy osób, tak? W każdym bądź razie mogło to być również w pewien sposób spowodowane tym, że czuliście się mniej warci. Mogliście się czuć ofiarą, mogliście się czuć w jakiś sposób nie do końca częścią danego społeczeństwa. Może ze względu na, nie wiem, miejsce zamieszkania, może mieszkacie w innym kraju i nie jesteście z tego akurat kraju, w którym pracujecie, może to być spowodowane jakąś niższą pozycją zawodową, może to być spowodowane jakimś brakiem, nie wiem, jakichś może świadczeń, dokumentów, dyplomów lub jakichś takich innych rzeczy. Coś, co powoduje, że w jakiś sposób czujecie, że, no, tak jak mówię, jakby czegoś brakowało, tak? Czujecie, tak jakby jest tutaj poczucie bycia ofiarą, no, tak jak mówię, gdzieś tutaj i jest to cykliczne, tak jakbyście powtarzali pewne rzeczy, jakbyście odnaleźli kolejną pracę i w kolejnej pracy znowu takie rzeczy jakby wychodzą na wierzch. Kolejna praca i w tej kolejnej pracy również macie poczucie, że nie jesteście traktowani tak jak należy, że Was nie doceniają, że Was może nie szanują, że nie jesteście, że nie pasujecie do grupy osób lub nie jesteście akceptowani tak jak jesteście. Może to się dotyczyć również rodziny, niekoniecznie miejsca pracy. Tak mi się w tej chwili tutaj rodzina pokazała, także dla niektórych z Was, jeżeli na przykład nie ma, nie jesteście tutaj zaangażowani w jakieś prace, to może to również mówić o grupie ludzi, osób i tutaj nadchodzą jakieś zmiany, tak? Czyli tak jakby z jakichś trudnych sytuacji zmienia się coś w coś pozytywnego, ale to jest dzięki temu, że ktoś tak jakby dostrzegł fakty, dostrzegł prawdę, dostrzegł tą głęboko ukrytą prawdę, coś, co nie pozwalał sobie dostrzec dotychczas, tak? Wasze plany i marzenia, co tutaj się nam pokazuje, życiowa energia, czyli widać, że w jakiś sposób manifestujecie to, aby powrócić do życia, znaki od Matki Natury i uzdrawianie, bosko, piękna energia, także zdecydowanie widać, że tutaj regenerujecie się po jakichś trudnych doświadczeniach i to również jest jednym z Waszych głównych celów na ten moment, aby odzyskać energię życiową, aby odzyskać chęć do życia, chęć do działania, aby móc napawać się po prostu codziennością, życiem, słońcem, naturą, tak? Aby znaleźć tą przestrzeń do uzdrowienia się, aby nikt nie zaburzył Wam być może tego procesu uzdrawiania się. Wiedzcie o tym, że ten proces uzdrawiania się dla niektórych z Was będzie otwarciem się właśnie na swoją bratnią duszę. Dla niektórych z Was odczuwam energię, że jeszcze nigdy nie spotkaliście swojej bratniej duszy. Być może byliście w kontakcie z swoim bliźniaczym płomieniem, być może pojawiały się takie osoby w Waszym życiu, które były dla Was naprawdę jak lustro, które skłaniały Was do lekcji, do pochylenia się nad pewnymi rzeczami, z którymi nie do końca sobie być może radziliście. Jednak
ostatnia sytuacja, tak? Bo tutaj widać, że naprawdę, kochani, po czymś bardzo trudnym się uleczacie. To było coś, co było dla Was bardzo ważne, coś, co trudne było dla Was. Bardzo, bardzo bliska przyjaźń, taki best friends słyszę, albo ktoś, kto był, może to być też rodzina, ktoś, kto był blisko Was i dzieliliście się z tą osobą wszystkimi swoimi problemami, dzieliliście się swoimi, nie wiem, pomysłami, smutkami, radościami, być może często radziliście się tych osób lub tej osoby o jakieś wskazówki, o porady i nagle w jednej chwili widzicie, że po prostu to się wszystko odwróciło przeciwko Wam. Prawdopodobnie ta osoba wykorzystuje w tej chwili całą tą wiedzę na Wasz temat przeciwko Wam. Być może nawet zgrupowuje jakieś ludzi, aby przeciwko Wam współpracowali, albo aby źle o Was myśleli, aby się od Was odwrócili. W jakiś sposób być może nie zgodziliście się na coś, co ta osoba chciała, abyście zrobili. Tak jakby pokazuje mi się tutaj ktoś, jakby ktoś chciał, abyście coś zrobili, albo angażował Was w coś i Wy po prostu powiedzieliście nie. I jest tutaj taka narcystyczna energia, osoba, która nie przyjmuje odmowy. W momencie, kiedy jej odmawiasz, zostajesz wrogiem. Albo po mojemu, albo do widzenia i Ty zostajesz wrogiem. Także tutaj widać, że tak jakby zadziała się jakaś taka sytuacja, która po prostu usunęła Wam grunt spod nóg. Poczuliście po prostu, że już sami nie wiecie, na czym stoicie i co dalej. Stało się tutaj coś trudnego dla Was. Osoba, której mocno ufaliście, zawiodła Wasze zaufanie. Być może było to niejednokrotnie, ale dotychczas nie widzieliście tego aż tak mocno. Dobrze, zobaczmy, kochani, dalej. Zobaczmy sobie niespodziewane wydarzenia. No tutaj mamy, zobaczcie, miłość do siebie samego, tak? Czyli daj sobie miłość, zaopiekuj się swoim wewnętrznym dzieckiem. Przechodzisz przez trudne doświadczenia, zdecydowanie wyszła nam karta kwiatu lotusu, także no, te doświadczenia, kochani, były Wam bardzo potrzebne. Dzięki temu Wy również się zmieniacie. Bardzo możliwe, że otrzymujecie wiele różnych znaków od Wszechświata. Być może muzyka, piosenki, które słyszycie, które Wam tłumaczą pewne sytuacje, dlaczego coś się wydarzyło. Bardzo możliwe, że podczas snu, nocy, sny, tam możecie dostawać różne wskazówki. Także starajcie się może zapisywać gdzieś swoje sny i rano sprawdzać, co Wam się przyśniło, co to ma za znaczenie, co to jest za wiadomość dla Was, dlaczego dostajecie takie sny. Jest tutaj coś związanego z nocą, być może medytujecie nocami, wieczorami, być może włączacie jakąś muzykę podczas medytacji, wsłuchajcie się może w tą muzykę, może tam usłyszycie coś ekstra, odnajdujecie w sobie coś i bardzo możliwe, że jest to dla Was totalnym zaskoczeniem, że nagle okazuje się, że macie pewne dary, macie pewne umiejętności, których dotychczas nie znaliście, dlatego że byliście zaangażowani w zupełnie co innego, być może mocno byliście zaangażowani w taki świat materialny, w to ludzkie ego, tak, porównywanie się, może jakieś plotki, może jakieś niepotrzebne martwienie się rzeczami, na które nie mamy po prostu wpływu. Bardzo możliwe, że zmienia się po prostu w Was pewna perspektywa tego, co tutaj tak naprawdę mamy doświadczać, po co jesteśmy tu, jak powinniśmy żyć, jaka jest nasza misja, do czego zmierza ten nasz cały los, tak? Także tutaj czuję ogromną przemianę, mówię po raz kolejny, ja czuję, że się powtarzam, ale jest w Was, na samym początku już ta energia mi się pokazała, także jest mega metamorfoza, kochani, i w każdej jednej energii, która mi się tu pokazuje, tym niespodziewanym wydarzeniem może być właśnie ta ogromna metamorfoza. Być może pewnego ranka po prostu otworzycie oczy i powiecie, wow, ja już nie jestem tą samą osobą. Ja jednak zmieniłem się lub zmieniłam się i totalnie już ze mną nie rezonują pewne rzeczy. Totalnie już się nie przejmuję pewnymi rzeczami. Jestem gotów lub jestem gotowa na ogromne zmiany. Także no, kochani, zakończa się coś, aby mogło się coś nowego rozpocząć, ale coś o wiele lepszego. Zobaczmy sobie w takim razie, co najważniejsze dla Was. Do końca lipca zrobimy sobie dla Was ekstra miesiąc, bo czytanie było dla Was późniejsze. Także zrobimy sobie dla Was energię do końca lipca, tak? Czyli to, co w tym miesiącu jeszcze musicie ogarnąć. Sierpień, wrzesień i październik, także będziecie mieli na dłuższy czas, troszeczkę wybiegniemy naprzód. W każdym bądź razie widzimy, że w lipcu przerabiacie tutaj pewne strefy związane właśnie z poczuciem wartości siebie, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o bycie ofiarą,
rzeczy, których doświadczyliście w przeszłości, które miały związek z miłością, z osobami bliskimi waszemu sercu, bliskimi waszej duszy, osobami, które były wam tak bliskie, że myśleliście, że będziecie mieli je w swoim otoczeniu już na całe życie, jako swoje wsparcie, jako swoją pomoc, tak? Mamy tutaj tą bratnią duszę, poczucie bycia ofiarą oraz marzenia. Nie pozwólcie sobie, aby doświadczenia z przeszłości zabiły w was właśnie te wasze marzenia o tym, co może być. Nie pozwólcie sobie na to, aby uwierzyć, że nic pięknego was już nie czeka. Musicie po prostu żyć z przekonaniem, uwierzyć w pewne rzeczy, zanim one się wydarzą. Na odwrocie mamy właśnie fairy spotting, tak? Czyli karta, która mówi nam przede wszystkim właśnie o naszej wierze. Nasza wiara to manifestacje, tak? Musisz uwierzyć, zanim coś ujrzysz. Nie możesz być takim niedowiarkiem, tak? Nie możesz sobie wmawiać, że pewnych rzeczy po prostu nie osiągniesz, tak? Bardzo często wydaje nam się, że dopiero jak coś zobaczymy, to dopiero wtedy możemy w to uwierzyć, bo to naprawdę dopiero istnieje. Ale tak się nie dzieje. Wszystko, co istnieje na tym świecie, najpierw zostało pomyślane, najpierw zostało przeanalizowane, następnie zostały wykonane pewne kroki, aby tego dokonać, aby coś zrobić, aby coś wynaleźć, aby coś stworzyć, tak? Także najpierw pojawia się coś w twojej głowie, w twojej myśli, w twojej wyobraźni, następnie manifestujesz, wizualizujesz, starasz się wyobrazić sobie te obrazy, te uczucia, kiedy to już otrzymasz, tak? Jak się poczujesz, kiedy przybędzie do twojego życia ta twoja bratnia dusza, ta bliska ci osoba, ta twoja druga połówka, której brakuje ci przez całe życie, to poczucie, że ciebie nikt nie rozumie, że nie masz tego wsparcia, nie masz takiej osoby, z którą możesz się wygadać w pełni, po prostu będąc zrozumianym. Brakuje ci kogoś, kto zrozumie po prostu język twojej duszy. I kochani, jak najbardziej jest to możliwe. No mam takie ciary, w ogóle mam taki wzrów, tak mi się chce płakać, że normalnie się powstrzymuję na maksa. Czuję, że ktoś tam już łzy uronił, ale jest tu dla was silne przesłanie. Nie możecie przede wszystkim stracić wiary w to, bo ktoś bardzo tego chce, kochani. I bardzo możliwe, że macie bardzo często takie poczucie, że tracicie nadzieję, tracicie wiarę, tracicie chęć w ogóle do walki o cokolwiek, tak? Ale to idzie do was, to idzie do was. Pamiętajcie o tym, w was, ta cała wyobraźnia. Nie dajcie się po prostu ponieść negatywnemu myśleniu. Nie pozwólcie sobie na to, aby myśleć negatywnie. Łapcie się po prostu, kontrolujcie się. Pamiętajcie o tym, że to my sami możemy siebie kontrolować i zmieniać swoje przyzwyczajenia. Jesteśmy tego nauczeni, żeby myśleć negatywnie, żeby nie wyobrażać sobie nie wiadomo jakich rzeczy, bo później jest trudno pogodzić się z tym, że nie otrzymaliśmy tego, co chcieliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale to tak nie działa. Tak działa wtedy, kiedy się poddajemy. Nie poddawaj się. Nie wymuszaj. Ale staraj się manifestować to, czego pragniesz. Bardzo możliwe, że nie dostaniesz tego dosłownie, w 100%, w takiej formie, jak to sobie wyobraziłeś, czy wyobraziłaś. Ale zobaczysz, że przyjdzie to pod inną postacią, w inny sposób i będzie to jeszcze lepsze dla ciebie, niż mogłeś lub mogłaś sobie to wyobrazić. Ale przede wszystkim to najważniejsze jest, aby pozytywnie myśleć. W tobie jest cała moc. Teraz jest silny moment manifestacji. Musisz skupić się na tym, czego pragniesz w swoim życiu. Może czas na zrobienie jakiejś tablicy marzeń, może w podpunktach wymienić, na czym najbardziej ci zależy. Albo jakie cechy, najważniejsze cechy powinna posiadać ta twoja druga połówka. Czego pragniesz tak naprawdę dla siebie? Na co zasługujesz i czego chcesz, tak? Przyjrzyj się również każdemu z tych podpunktów, czy ty również spełniasz te punkty, tak? Czy ty również wyjdziesz naprzeciw takiemu wyzwaniu, tak? Pamiętajcie o tym, że nie możemy otrzymać czegoś, czego sami nie dajemy, dlatego Wszechświat zawsze nam pokazuje, zacznij od siebie. Cała praca, którą wkładasz w siebie, to jest to, co później przychodzi do ciebie od Wszechświata. Wszechświat zawsze będzie sprawiał, że wszystko, co jest wokół ciebie, rezonuje z twoją wibracją, tak? Także im wyższe twoje wibracje, tym piękniejsze to, co ciebie otacza. Im niższe twoje wibracje, tak? Czyli negatywne myślenie, poczucie winy, poczucie smutku, wyrzutu sumienia, niespełnienia, żalu. Te wszystkie trudne emocje sprawiają, że to, co was otacza, również nie będzie was zadowalać. Także starajcie się kontrolować to, o czym myślicie. Ja wiem, że na początek może się to wydawać coś w ogóle zupełnie jak z bajki. No bo jak ja mam kontrolować to, o czym myślę? No przecież pojawia się to w mojej głowie, to co ja mam z tym zrobić? Ale kochani, uwierzcie, że naprawdę jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli czujesz, siedzisz i już rozmyślasz, złap się na tym, po prostu łap
łap, musisz sobie przypominać, ej, miałam myśleć pozytywnie, ej, miałam manifestować to do mojego życia, ej, muszę porzucić te schematy, tak? Włącz jakąś pozytywną muzykę, muzyka ma na Ciebie bardzo pozytywny wpływ, muzyka jest czymś bardzo ważnym w Twoim życiu, bardzo możliwe, że niektórzy z Was gdzieś tutaj grają na jakimś instrumencie, być może gdzieś śpiewacie, być może robicie coś, co jest związanego z muzyką, jeśli nie, to może być to dla Was również nawołanie, aby bardziej gdzieś tutaj się połączyć z muzyką, że muzyka ma na Was bardzo dobry wpływ. Także to również prawdopodobnie muzyka, być może takie fajne rytmy gdzieś motywują Was do czegoś, tak? Może nawet fajna muzyka gdzieś do medytacji, która pomoże Wam się wyciszyć, czy nawet na spacer, jakiś taki fajny dźwięk gdzieś na słuchawkach sobie coś puścić. Bardzo możliwe, kochani, że tutaj już energia sierpnia, wchodzę powoli, tutaj jakaś podróż Was może czekać. Także w sierpniu zobaczmy sobie, co tutaj Was czeka. Tutaj bardzo możliwe, że będziecie spędzać troszeczkę więcej czasu w samotności, troszeczkę więcej czasu właśnie na tym, aby odzyskać swoją stabilność, swoją pewność siebie. Bardzo możliwe, że będziecie się tutaj bardziej starać gdzieś ugruntować, więcej spacerów, może połączenia właśnie z matką naturą, bardzo możliwe, że dla niektórych z Was będzie tutaj zmiana diety na taką zdrowszą, więcej owoców i warzyw. Prawdopodobnie tutaj będziecie pewne rzeczy już manifestować do swojego życia. Bardzo możliwe, że ten czas, gdzie będziecie więcej sami, użyjecie bardzo mocno właśnie do tego, aby się uzdrowić po tym, co było. Bo tak jak mówię, tutaj nadchodzi ta ogromna metamorfoza, ale sierpień prawdopodobnie będzie dla Was takim czasem wyciszenia. Lipiec, tutaj widzimy manifestację, uleczanie się po czymś, co było trudne. Także tutaj możecie mieć jeszcze trochę takiego ciężaru, który dźwigacie, ale tak jakby powoli otwieracie się na lepszy sezon w swoim życiu. I tutaj w sierpniu, tak jak mówię, tu może być więcej spokoju, więcej ciszy, więcej medytacji, więcej może muzyki, spacerów, kontaktu z naturą, może z jakimiś takimi wyciszonymi osobami, które w podobny sposób gdzieś funkcjonują tak jak Wy. I tutaj jest dla Was takie właśnie ukojenie ducha, tak? Jest jakaś taka ważna regeneracja dla Was w sierpniu, także postarajcie się może tutaj nawigować właśnie z serca, czego potrzebujecie, aby się uleczyć, czego potrzebujecie, aby odzyskać tą siłę, inspirację, odwagę, aby móc na nowo ruszyć z miejsca, tak? Bo wiadomo, kochani, w momencie, kiedy dzieje się ciężko, no w jakiś sposób troszeczkę zostajemy przyhamowani, ale dajcie sobie czas na to uzdrowienie, dajcie sobie przestrzeń na to, tak? Nie mówcie, bo ja już muszę dalej pędzić, bo ja już muszę to, czy muszę tamto, czy muszę siamto. Nie. Dajcie sobie chwilę, siądźcie na tyłeczku i postarajcie się po prostu ukoić to wszystko, co jest w Was, przerobić. Dajcie po prostu temu wszystkiemu wypłynąć na zewnątrz. Jeżeli trzeba wykrzyczeć, wypłakać, wygadać się, porozmawiać z kim możecie, kto jest blisko Was, kto Was zrozumie po prostu, tak? Jeśli nie macie nikogo takiego, to po prostu postarajcie się może w modlitwie przemówić pewne rzeczy, porozmawiać ze swoimi przewodnikami duchowymi, z Bogiem, z aniołami. Oni są dla Was zawsze wsparciem. W sierpniu, kochani, wyciszenie, uspokojenie, regeneracja. Zobaczmy sobie wrzesień w takim razie, jak tutaj się dla Was pokazuje. Pięknie, tu dostajecie prawdopodobnie jakieś wsparcie. Postarajcie się otworzyć. Wow, kochani, no wrzesień będzie dla Was czymś przełomowym, zdecydowanie. Tutaj otrzymujecie jakąś mądrość, jakieś zrozumienie. Poproście o pomoc. We wrześniu bardzo możliwe, że gdzieś się spełnią jakieś rzeczy, coś. Tu może być coś, co ma związek z ważnymi dla Ciebie osobami. Bardzo możliwe, że jakieś marzenie Twoje nawet się może spełnić, które mówi o zacieśnieniu więzi z pewną grupą ludzi, którzy są dla Ciebie bardzo ważni lub są Ci bardzo bliscy. Może to też mówić o nowej wiedzy, o jakichś nowych doświadczeniach, nowa nauka, może podejmujecie tutaj jakieś nowe wyzwania, kursy lub coś w tym stylu. I silne nawołanie, aby nie tracić wiary, bo we wrześniu naprawdę tutaj pewne rzeczy mogą się ziścić. Proście o pomoc. Pamiętajcie o tym, że podlegamy wielu prawom wszechświata. Jednym z nich jest prawo wolnej woli. Jeśli nie poprosicie o pomoc, no to możecie czekać w nieskończoność na tą pomoc, tak? Także nie bójcie się prosić o to, czego naprawdę chcecie. Nie bójcie się mówić o swoich marzeniach, o tym, czego pragniecie do swojego życia, tak? Postarajcie się przede wszystkim manifestować, wizualizować i odnaleźć balans, bo tutaj prawdopodobnie właśnie we wrześniu też to będzie dla Was bardzo dużym wyzwaniem, aby po prostu znaleźć balans w tym, aby nie tracić wiary w to, że pewne rzeczy mogą się naprawdę spełnić. Tutaj taka niecierpliwość w Was się może pokazywać, jednak widzę, że wrzesień będzie dla Was w jakiś sposób przełomowy pod tym względem spełnienia się pewnych rzeczy,
które przestaliście wierzyć. Bardzo możliwe, że ma to związek z podróżą. Mówi tutaj sierpień, wrzesień, pokazuje mi się jakaś podróż ważna, która może wiele zmienić w waszym życiu. Ważna podróż, ale ta podróż to może mówić na przykład, to może mówić o fizycznej podróży, ale może to też mówić o podróży w jakąś nową wiedzę, w jakieś nowe wyzwania, być może jakąś nową umiejętność, może jakieś nowe hobby, coś, co będziecie rozwijać. Jest coś nowego, jakiś nowy projekt, który się narodzi gdzieś tutaj. Sierpień, wrzesień dla mnie tutaj w tym czasie, coś nowego się dla was naradza i bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim w tym etapie początkowym mieć w to dużo wiary, żeby nie pozwalać sobie na to, aby wątpić w to, że pójdzie to tak, jak należy, tak? Wiedzcie o tym, że się odradzacie z popiołów, że pewne rzeczy po prostu, które były trudne, były po to, abyście mogli wyrwać się z tego letargu, w którym byliście. Jesteście w tej chwili wspierani przez Wszechświat. Ogromne wsparcie macie, także kochani, skorzystajcie z tego. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie październik. No i tutaj jest silne nawołanie dla was, aby mieć sobie wystarczająco odwagi, ruszyć z miejsca, w którym się znajdujecie, tak? Tutaj prawdopodobnie jest was dużo smutku, co może być związane z pewnymi brakami w waszym życiu. Bardzo możliwe, że blokujecie się przed pewnym dostatkiem, aby coś otrzymać w swoim życiu, dlatego że gdzieś tutaj smutek sprawia, że nie możecie zacząć działać w pewien sposób. Tak jak mówię, wy się hamujecie w jakiś sposób przed swoimi marzeniami. Nie pozwalacie sobie na to, aby żyć życiem marzeń, dlatego że nie macie odwagi na pewne rzeczy, aby wykonać pewne kroki. I ma to związek z finansami. Także październik tutaj może być dla was bardzo przełomowym miesiącem, jeżeli chodzi właśnie o finanse. Bardzo możliwe, że gdzieś tutaj dostaniecie wiatr w żagle. Może poczujecie, że już czas rozpocząć coś nowego. Pamiętajcie o tym, że najpierw musicie uwierzyć. Następnie pojawi się to w waszym życiu. Także manifestujcie, kochani, do swojego życia to, co naprawdę pragniecie robić. Jest tutaj może jakaś nowa możliwość rozwoju, mówię, jakaś wiedza, nauka, coś, co może wam przynieść dostatek, kochani. I te przeżycia z przeszłości mają na to ogromny wpływ. Być może będzie miał... Cały czas słyszę o podróży jakiejś. Sierpień, wrzesień, październik. Jest tu coś, co jest związane z jakąś podróżą, kochani. I ważne, aby tutaj się przygotować na pewne rzeczy. I bardzo możliwe, że w momencie, kiedy odpuścicie tą kontrolę, ten strach przed tym, co ludzie powiedzą, odkryjecie swój cel życiowy. Gdzieś tak jakby jest tutaj coś, co macie do zrobienia, jakiś swój cel, misję życiową, ale prawdopodobnie to, jak odbierają was inni ludzie, broni wam rozpocząć coś nowego. Musicie po prostu, kochani, otworzyć się na to i przestać myśleć o tym, co inni ludzie pomyślą. Musisz odnaleźć balans, tak? Najważniejsze wskazówki na ten czas, odnaleźć balans, równowagę. Macie w sobie wszystko to, czego potrzebujecie. Na ile jesteś w stanie się otworzyć na naukę? How teachable are you, tak? Na ile jesteś w stanie otworzyć się właśnie na nową wiedzę, nową naukę, aby móc cieszyć się, aby móc celebrować. Tak, jest tutaj jakaś nowa wiedza. Tak mi się to pokazywało, ta podróż, to tak jak mówiłam, może być to podróż fizyczna, ale może być to też podróż w nowy etap życia, nową wiedzę, coś nowego, coś ważnego dla was. I tutaj zobaczcie, mamy odnaleźć balans, tak? Czyli przede wszystkim zadbać o to, aby była równowaga pomiędzy twoją pracą, pomiędzy twoim domem, pomiędzy twoim relaksem, nauką, tak tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie. Ważne, aby odnaleźć ten wszystkim balans, aby to było dla ciebie przychylne, aby nie męczyło ciebie, tak? Aby w jakiś sposób nie sprawiało, że ci się odechce działać dalej w tym kierunku. Masz w sobie ogrom wiedzy i bardzo możliwe, że masz też w sobie tą umiejętność, aby coś wykonywać, ale musisz się otworzyć na naukę. Tak jak widzimy, ona tutaj siedzi i patrzy na te skrzypce. Dla niektórych z was może być to tutaj, kochani, naprawdę nauka gry na jakimś instrumencie, tak? Bo tutaj ta muzyka mi się mocno wybijała, być może to jest w jakiś sposób dla was ukojenie, może tu jest coś, co kiedyś robiliście i pozostawiliście to, przestaliście to robić i przez to czujecie się przez cały czas niespełnieni do końca. Co my tu jeszcze mamy? Energia księżyca. Bardzo możliwe, że właśnie podczas tych cykli księżyca, tu sobie to jest ważna energia, najbliższa cykl tutaj księżyca mamy w tej chwili nów księżyca, 17 lipca, tak? Także kochani, już tuż. Postarajcie się odpuścić to, co wam nie służy.
Nów jest fantastycznym momentem do tego, aby pozostawić. Nów jest również idealnym momentem na to, aby zamanifestować coś nowego do Waszego życia. Jest to czas wzrostowy, rozpoczynamy nowe projekty, tak? Nowa energia, zdecydowanie jest to idealny moment dla Was, aby rozpocząć coś nowego. Jeden etap się zamyka, tak? Pełnia, księżyc maleje, zamyka się, znika i rozpoczyna się nowy, nowa energia, nowe ziarenko, które rośnie. Także idealny dla Was czas, kochani, teraz, na ten czas, aby zacząć nowe rzeczy, nowe projekty. Miej nadzieję, bo na horyzoncie pojawi się coś nowego, coś pięknego, coś, czego się nie spodziewasz, ale musisz odnaleźć balans i równowagę, aby móc podołać tej czynności, temu, co jest do zamanifestowania. Musisz tutaj użyć kreatywności swojej przede wszystkim. Może to mieć związek, jak wspomniałam, z jakimś hobby, może to również być coś wspólnego z jakimiś, nie wiem, pasjami, może z pracą lub czymś, czym się kiedyś zajmowaliście i pozostawiliście to. Przestaliście się tym, kochani, zajmować prawdopodobnie. Dobrze, zobaczmy, jaka tutaj najważniejsza wskazóweczka dla Was jest od wyrocznik gwiezdnych ziaren. Co tutaj dla naszego strzelczyka pięknego? Karmiczne relacje. No i ta osoba, która mi się tam pokazywała, to przez cały czas miałam takie poczucie, jakby tutaj było coś związanego, kochani, z karmą. Także prawdopodobnie jest tutaj jakaś konkretna lekcja. Konkretna lekcja, która po prostu sprawia, że Wasza dusza się rozwija, tak? Być może pojawił się tutaj jakiś konflikt w Waszym życiu i ten konflikt ma sprawić, że w jakiś sposób się otworzycie na coś, na co być może kiedyś się zamknęliście. Wiele nieporozumień ma swoje źródło w tym, że nie otwieramy swoich serc, ani swoich umysłów i patrzymy na wszystko z różnych perspektyw. Reagujemy krytyką, zamiast zebrać się po prostu na odwagę i otworzyć swoje serce. Musimy umieć się przyznać, że nasza reakcja wynika z tego, że zostaliśmy zranieni albo że w jakiś sposób ktoś nas źle potraktował. Następnie powinniśmy poszukać wspólnej płaszczyzny zrozumienia. Wszyscy jesteśmy niewinnymi dziećmi, które pragną po prostu, aby je dostrzec, aby je zrozumieć, aby zatroszczyć się o nie. Trudno jest zbliżyć się do siebie poprzez konflikt. Zdecydowanie łatwiej jest się od siebie jeszcze bardziej oddalić. Ale to właśnie konflikt stanowi pewnego rodzaju zaproszenie do zbliżenia. Najprościej jest gwałtownie reagować i brać wszystko do siebie. O wiele trudniej jest dostrzec niewinność pozostałych stron i znaleźć sposób na to, aby się do siebie zbliżyć poprzez ten konflikt. Dlaczego ten konflikt pojawił się w Twoim życiu? Przecież to właśnie relacje międzyludzkie najbardziej nas rozwijają. Zastanów się, jak możesz zmiękczyć swoje serce i odpuścić gardę, aby móc spojrzeć na ten problem z innego punktu widzenia. I w jaki sposób możesz dostrzec być może niewinność pozostałych stron konfliktu lub w jaki sposób możesz nauczyć się dostrzegać to, co Was łączy, zamiast to, co Was dzieli. Zastanów się, które relacje stanowią dla Ciebie największe wyzwanie i w jaki sposób możesz spojrzeć na te sprawy z innej perspektywy. W jaki sposób jesteś wzywany do tego, żeby pozwolić właśnie na rozwój poprzez ten konflikt, tak? Co możesz zrobić, aby zmienić aktualną sytuację? Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze tutaj najważniejsze wskazóweczki. Zacznijcie się zastanawiać, kochani, już nad swoim pytaniem końcowym, co chcielibyście jeszcze wiedzieć, co nie zostało poruszone podczas czytania. Mamy Archanioł Rafał, tak? Pomaga Ci leczyć siebie oraz innych, tak jak ja jesteś uzdrowicielem. Także dla wielu z Was może tutaj być mowa o tym, że posiadacie ogromną moc. Moc leczenia innych, moc pomagania, moc uzdrawiania, tak? Jesteście wspierani przez Archanioła Rafała. Bardzo możliwe, że sami uleczacie się po czymś trudnym i on jest przy Was, aby Wam dopomóc, tak? Aby Was wesprzeć w tej regeneracji, która się w tej chwili w Was odbyła. Wiedz o tym, że jesteś wystarczająco silny. Wiesz, jak być silnym, wiesz, jak być kochającym, a to przynosi korzyści Tobie i innym. Także postaraj się przede wszystkim zaufać i uwierzyć, że już jesteś uzdrowiony i że wszystko zmierza do rozwiązania się. Co jeszcze dla naszych strzelców? Oczyszczanie i odtruwanie, kochani, tak? Także czas, aby o siebie zadbać. Musisz mieć większe zaufanie do tego, co się dzieje wokół Ciebie i zadbać o siebie. Z ogromną miłością i szacunkiem anioły proszą Cię o to, abyś oczyścił lub oczyściła swoje wrażliwe ciało. Na Twoją prośbę pomogą Ci wstąpić na drogę afirmacji życia. Podpowiedzą Ci, jak poradzić sobie ze stresem. I pomogą Ci złagodzić wszelki żal po porzuceniu dawnych ścieżek, być może po porzuceniu jakichś nałogów.
Przekaż aniołom swoje troski, zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą twoje czyste ciało. Także postaraj się usunąć ze swojego życia, ze swojej codzienności wszystko to, co wpływa na ciebie negatywnie. Wszelkie toksyczne przekonania, pokarmy, pożywki, myśli, być może jakieś nałogi, które na co dzień towarzyszą w Twoim życiu, tak? Postaraj się może zmienić troszeczkę sposób odżywiania na zdrowszy, więcej owoców i warzyw, więcej kontaktu z naturą, więcej słońca, tak? Postaraj się przede wszystkim zaufać sobie, bo Ty już prawdopodobnie wiesz, co powinieneś czy powinnaś robić, tak? Jakie kroki podjąć, aby móc zadbać o swoje ciało w należyty sposób. Ważne jest to, aby po prostu się nie wahać i zacząć działać, nie odkładać tego na później, bo jest to ważne w aktualnej chwili. Co mamy następnie? Nic na siłę, także nie zmuszaj również w wyniku jakiejś tam sytuacji. Przestań starać się wszystko kontrolować. Uwierz w to, że kiedy odpuścisz, wtedy otworzą się przed Tobą wszystkie drzwi i po prostu wszystko zacznie płynąć, jak na fali, tak? Po tych ciężkich wydarzeniach widzimy, jest tęcza, na fali płyniecie, delfiny Was po prostu niosą. Bardzo możliwe, że po tych trudnych przeżyciach również woda w tarocie, w kartach występuje jako emocje, bardzo pozytywnie z tęczą, także zdecydowanie dajcie po prostu spokój pewnym rzeczom, odpuśćcie, czas na nowe rzeczy, odpuśćcie to, co było, uwierz w siebie i zacznij po prostu realizować swoje nowe pomysły, zacznij po prostu kreować i wykorzystywać okazje, które nadarzają się w Twoim otoczeniu, tak? Nic nie wymuszaj, a wykorzystaj to, co pojawia się w Twoim życiu. Następnie mamy pij więcej wody, dobrze, czyli ta woda prawdopodobnie również mówi o tym, że należy pić więcej wody, oczyszczaj i odtruwaj. Dla niektórych z Was może tutaj być, ponownie mam to zaufanie, kochani, więcej zaufania, Wy nie wierzycie w pewne rzeczy, straciliście nadzieję na to, że coś może zadziałać tak, jak należy w Waszym życiu. Jest tutaj coś, co jest związane silnie z wodą. Być może mieszkacie gdzieś w pobliżu wody lub pragniecie mieszkać w pobliżu wody, tak? Już trzecia karta pokazuje mi wodę, tak? Tu mam wodospady, tutaj mam jakieś morze i tutaj mam ocean. Także zdecydowanie postarajcie się nawadniać odpowiednio, postarajcie się może spędzać więcej czasu w pobliżu jakichś zbiorników wodnych, medytować tam. Być może woda ma również bardzo silny wpływ na ten moment, na oczyszczanie Waszego organizmu. Także starajcie się pić wystarczająco wody, aby oczyścić ciało i umysł. Co jeszcze tutaj dla naszych strzelców? Arcykapłanka. Posiadasz boską moc, dzięki której możesz pomagać innym przez przekazywanie nauk duchowych. Pięknie. A więc aby móc pomagać innym, musicie też w jakiś sposób gdzieś tutaj oczyścić swoje ciało i swój umysł. Nie brać na siebie ciężaru rzeczy, które pojawiają się w Waszym życiu, tak? Lub osoby, które przychodzą do Was z jakimiś problemami, nie pozwólcie, aby ten ciężar, który te osoby noszą, przerzucać na Was, tak? Musicie się chronić odpowiednio, kochani. Bardzo możliwe, że w jakiś sposób też tu czujecie, że gdzieś czakra gardła została przyblokowana lub czakra korony. Tak jakbyście nie do końca mogli przekazywać lub przejmować pewne wiadomości. Ważne jest też to właśnie, ta woda. Pijcie dużo wody, aby oczyszczać siebie. Bardzo możliwe, że macie jakiś dar do kierowania może dziećmi, może ktoś z Was jest jakimś nauczycielem, może zajmujecie się, może opiekujecie się dziećmi, może jesteście sami po prostu rodzicem i macie tutaj do przekazania jakąś bardzo ważną wiedzę swoim dzieciom. Ważną mądrość. Słowa, które wypowiadacie, mają ogromną moc, kochani. Myśli, które po prostu manifestujecie do rzeczywistości, wypowiadając Wasze myśli na głos. Mówicie jakieś bardzo ważne rzeczy, które kreują nowe osoby. Bardzo możliwe, że macie dzieci i z nimi rozmawiacie wiele o jakichś ważnych rzeczach. Archanioł Michał, zrób rachunek sumienia. Dobrze, czyli tutaj jest prawdopodobnie dla Was bardzo ważne przesłanie, żebyście wiedzieli o tym, że to koniec końców będzie miało korzystny wynik. Ale Wy musicie uwolnić się po prostu od pewnych rzeczy. Ta karta jest dla Ciebie takim przesłaniem, taką
takim przypomnieniem, mogłabym nawet powiedzieć. Dlatego, że prawdopodobnie szukasz sposobu, aby naprawić jakąś sytuację. I tutaj Archanioł Michał radzi Ci, żebyś po prostu całkowicie przyznał się do Twoich prawdziwych i ostatecznych pragnień i uczuć. Jeśli się wahasz i jesteś niepewny, bądź, nie wiem, nie czujesz się na przykład, że dostatecznie zasłużyłeś na coś, albo że jesteś godny czegoś, to efekt końcowy będzie mało satysfakcjonujący dla Ciebie, tak? Ta energia również pokazywała mi się w tarocie. Coś w związku z tą pewnością siebie, z szacunkiem do siebie samego, na co zasługujecie, tak? Tak czy inaczej, kiedy robisz rachunek sumienia, to staje się to dla Ciebie zaczątkiem pewnych ruchów w Twoim życiu. Także postaraj się zrobić taki uczciwy rachunek ze swoimi aktualnymi relacjami, aby stworzyć więcej przestrzeni dla intymności i zadowolenia. Być może zrobić miejsce dla nowych osób w Twoim życiu, które będą dla Ciebie wsparciem, zamiast tych, które chcą dla Ciebie źle. Pozwól sobie na to, żeby w pełni cieszyć się każdą chwilą. Całkowicie daj się po prostu pochłonąć jakimś ciekawym zajęciom, tak? I jeśli jesteś muzykiem lub artystą, to zajrzyj w głąb siebie, wydobywając dźwięki lub pociągając pędzlem. Jest tutaj coś, co jest silnie związane z czymś artystycznym, co macie do wykonania i no nie do końca się na to otwieracie. Jest tutaj też dla Was piękna modlitwa. Przeczytam Wam tą modlitwę. Możecie sobie zrobić zrzut ekranu, jeżeli wystarczająco dobrze widać. A więc Archaniele Michale, Aniele odwagi i pewności siebie, zwracam się do Ciebie, obdarz mnie swoją siłą. Pozwól mi przyznać się do siebie, mojego życia oraz mojego boskiego celu. Proszę, prowadź mnie pewnie tak, abym całkowicie otworzył moje serce na wszelkie doświadczenia. Także ponownie mieliśmy tutaj energię czegoś związanego z muzyką, z jakimiś instrumentami. Kochani, nie wiem, dlaczego to jest wiadomość, ale błagam, pozostawcie w komentarzu informację na ten temat, bo jestem mega ciekawa. Czas na pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, kochani, że Wasze pytanie jest już gotowe. Jeśli nie, to włączamy pauzę. Gdy pytanie się pojawi, włączcie sobie play i wyciągniemy sobie 3 karty w odpowiedzi na Wasze pytanie. Dobrze, zobaczmy, co tutaj dla naszych strzelczyków, jakie odpowiedzi. W pierwszej kolejności bądź pozytywny, tak? Całe czytanie była o tym mowa, bądź pozytywny. W niedalekiej przyszłości, jeśli pytaliście tutaj o czas, to pewne rzeczy się zamanifestują. Dla mnie jest tutaj silna energia bratniej duszy. Pomocni ludzie, tak? Także tutaj również bardzo możliwe, że są jakieś osoby, które pomogą Wam w pewnej sytuacji. Wiedzcie o tym, że pojawi się okazja, która może mieć związek z dostatkiem lub z finansami, na które wyczekujecie. Wyciągniemy sobie tutaj jeszcze po jednej runie na każdą z tych kart, aby zobaczyć, jakie inicjały mogą temu towarzyszyć, być może jakieś osoby, które mogły tutaj być w czytaniu. I zajrzymy sobie w energię każdej z tych kart, co tutaj jeszcze więcej mogło nam powiedzieć, tak? Dobrze, a więc w pierwszej kolejności tutaj mamy inicjał E lub E. Może być też M. Następnie mamy Z lub Z. Następnie pomocni ludzie i tutaj mamy literka O oraz okazja i ostatnia i tutaj mamy S lub Si. A więc bądź pozytywny, tak? Bądź pozytywny i to mówi właśnie o pewnym postępie, wielkich zamiarach, zdolności do adaptacji oraz współdziałaniu. Także musisz się otworzyć przede wszystkim mentalnie na pewne rzeczy, bo jeżeli nie będziesz w coś wierzyć, jeżeli będziesz myśleć negatywnie, to automatycznie odbierasz sobie możliwość, że pewne rzeczy potoczą się pozytywnie, tak? Następnie mamy w niedalekiej przyszłości i tutaj jest mowa o Twoim instynkcie przede wszystkim. Naturalna ochrona, bezpieczeństwo, tak? Runa Algis, która jest taką runą ochrony. Bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości po prostu pokaże się coś, gdzie będziesz mieć taki namacalny dowód na to, jak bardzo jesteś chroniony lub chroniona, jak bardzo wszechświat czuwa nad Tobą, jak bardzo jesteś zaopiekowany lub zaopiekowana. Być może pojawi się ktoś, kto w jakiejś sytuacji ochroni Cię przed czymś, tak? Także tutaj również bierzcie to, kochani, dla siebie, jak to z Wami rezonuje. Następnie mamy pomocni ludzie i tutaj mamy runę Otla, tak, która mówi nam o bezpieczeństwie, spokojnym domu, wrodzonych talentach, prawie i porządku, co może się w jakiś sposób łączyć. Bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości doznasz pomocy od kogoś bliskiego Tobie, tak? Być może znajdują się jacyś ludzie w Twoim życiu, którzy
w jaki sposób ochronią Cię przed negatywną energią, przed złą osobą lub znajdziesz sposób na to, jak się ochronić po prostu przed tym, co jest negatywne. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli są wokół Was negatywne energie, negatywni ludzie, najlepszym sposobem na to, aby być nietykalnym przez to, co oni chcą wysłać w Waszym kierunku, po pierwsze jest świadomość tego, co oni robią, czyli jeśli wiesz, to już jesteś chroniony. Po drugie, to jest wyższe wibracje. Osoby, które życzą Wam coś złego, są na niższych wibracjach, więc im bardziej podwyższacie swoje wibracje, tym mniejszy mają do Was dostęp te osoby, tak? Tym mniejszą mają sposobność na to, aby tknąć Was w jakikolwiek sposób. Wiedzcie o tym, że pojawi się okazja, co może mówić o dostatku, o jakimś olśnieniu, o powodzeniu, o wzroście, o może mówić o jakiejś podróży w stronę Słońca, może mówić o jakimś dostatku zmierzającym do Waszego życia, tak? Może to mówić po prostu o czymś, co przyniesie Wam radość lub prawdę. Jednak ta okazja będzie dla Was czymś bardzo przełomowym, kochani. W tej sytuacji ważne, abyście również otworzyli się przede wszystkim na pomoc innych osób, bo prawdopodobnie ta okazja, która się pojawi, będzie dla Was dużo lepsza, łącząc siły z kimś innym, tak? Z osobami, które w jakiejś sytuacji gdzieś tutaj Ci pomagają, tak? Także, kochani, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że te wiadomości z Wami rezonowały, że w jakikolwiek sposób pomogły Wam otworzyć oczy na pewne rzeczy, dały Wam pewne ważne wskazówki, których być może potrzebowaliście. Jeśli z Wami to rezonowało, bardzo Was proszę o pozostawienie lajka oraz komentarza, co tu z Wami rezonowało i czy to było dla Was. Możecie również się podzielić tym kanałem ze swoimi znajomymi, z bliskimi Wam osobami. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Do usłyszenia i zobaczenia kolejnym razem. Wysyłam Wam ogromne, ogromne przytulasy, kochani, i życzę powodzenia. Pozdrawiam, buziaki, pa!